Gloria magna patri, comparsit gloria nato, Spiritui sancto, gloria magna Deo. Warto zauważyć, że ci katolicy, których zmuszano do zmiany wiary, zastraszano, próbowano przekupić, czyli też próbowano różnych rzeczy, żeby ich złamać, to oni jednak nie ulegli, wytrwali. I faktycznie tutaj warto zastanowić się, dlaczego tak się stało. No przede wszystkim dlatego, że nie było im obojętne, po co żyją, jaki jest sens i cel naszego życia i w końcu nie było im obojętne, gdzie jest prawdziwa wiara objawiona przez Pana Boga. Tak jak już wspominaliśmy, wielkim cierpieniem serca Najświętszej Marii Panny była właśnie obojętność tylu ludzi. Właśnie wielu z nich otrzymało przecież tyle dobra od naszego Zbawiciela. Niektórzy zostali nawet przez Niego uzdrowieni. A w czasie Jego drogi krzyżowej i męki było to wszystko dla nich zupełnie obojętne. Dlatego miejcie w sobie taką ambicję, żeby przez całe swoje życie mieć taką postawę konkretnego stanięcia po stronie prawdy i dumnego wyznawania wiary katolickiej. Żeby właśnie w ten sposób pocieszać zbolałe tym opuszczeniem przez miliony ludzi serce Najświętszej Marii Panny. Że święta wiara Kościoła, objawiona przez samego Syna Bożego, nie jest obojętna. Że nie jest przez was lekceważona, jakby właśnie wyrzucona prosto w błoto. Dlatego obojętność w tym, w co wierzymy i jak oddajemy cześć Panu Bogu, jest tak naprawdę wielką obrazą Pana Boga. A z tego względu jest też wielkim cierpieniem Najświętszej Marii Panny. Dlatego nie tylko nie możecie sami być niepewni w wierze, ale zgłębiać, badać, modlić się i wypracowywać cnoty, żeby silnie w wierze być samemu i przyciągać innych. Właśnie współcześnie ludzie w świecie mają podejście, że po co w ogóle nawracać innych? Niech każdy robi, co chce, że wiarę traktują oni jako jakiś ewentualny taki dodatek do naszego życia. A najważniejsze jest szukać swojego własnego szczęścia i przyjemności tutaj na ziemi. I faktycznie widzimy, że jest to postawa straszliwej obojętności. Nawracanie jest znakiem tego, że jesteśmy pewni, że mamy i chcemy dzielić się jedyną prawdą Bożą. Nie jest to jakaś sprawa drobna, bo jest to walka o zbawienie lub potępienie nawet milionów dusz trwających teraz w błędach, w grzechu i w fałszu. Tylko obrazem tego zabiegania o to, żeby inni się nawracali, nas teraz to przecież nic nie kosztuje mówić innym o Panu Bogu, o katolickiej tradycyjnej mszy świętej, o tym tradycyjnym nauczaniu, właśnie o tej prawdziwej ścieżce prowadzącej do nieba. Nic nam za to nie grozi. Może jedynie czyjś zły humor. A z czym właśnie musieli mierzyć się ci katolicy czasu prześladowań reformacji? Pewnego razu właśnie ojciec Weston został zaproszony przez pewnego, również bogatego, młodego katolika do jego domu, żeby pomógł w nawróceniu jego żony, która była zainteresowana sprawami wiary, ale cały czas pozostawała w anglikańskiej herezji. Rzeczywiście, kiedy tam przybył, zgromadziło się bardzo wielu katolików, wiele innych osób, którzy chętnie słuchali o sprawach wiary, o wierze katolickiej, o Kościele, ale ta kobieta, która właśnie była szczególnym celem, żeby z nią porozmawiać, miała również siostrę, która była zagorzałą przeciwniczką wiary katolickiej. Kiedy tylko dowiedziała się, że do ich domu przybędzie ksiądz, natychmiast zawiadomiła władzę, po czym cały ich dom został otoczony przez policję i domagano się właśnie wydania księdza i tych katolików, którzy przybyli. Właśnie zaniepokojony ten młody człowiek, który zaprosił ojca Westona, właśnie był bardzo przestraszony całą sytuacją, nawet planował, co można zrobić, żeby go uratować, żeby nie trafił do więzienia. Faktycznie strata księdza oznaczała, że setki osób nie będzie już mogło w ogóle przystępować do sakramentów. Planował nawet, żeby zebrać całą służbę, przebić się przez tą policję, która otacza dom, dotrzeć do Tamizy, tam jedną łódką przeprawić ojca Westona na drugi brzeg. Ale szybko zrozumiał, że jest to zupełnie szalony pomysł, że wiele osób może zginąć
i postanowił poprosić o pomoc swojego teścia, który w tym czasie akurat po obiedni razem z innymi zacnymi panami londyńskimi właśnie wypoczywał i rozmawiali. Właśnie ten jego zięć wszedł, właśnie prosił, że go szybko o pomoc. On powiedział, że teraz jest zajęty, ale ten cały czas nalegał, że jest to sprawa, interes absolutnie niecierpiący zwłoki. Po czym od razu szczerze przedstawił całą sytuację i pułapkę, jaką zostawiła jego córka na jego kości. Oczywiście nie mówiąc, że jest to ksiądz katolicki, a nawet przeciwnie. Ojciec Weston, będąc jeszcze młodym księdzem, 35-letnim, rzeczywiście również przybył w przebraniu, więc zupełnie nie wyglądał na to, żeby był jakimś starszym księdzem, jak policja została poinformowana. I faktycznie wezwał natychmiast swoją córkę, którą bardzo zrugał, właśnie zwrócił uwagę, że nie wolno tak gości traktować, po czym wyszedł do zgromadzonej policji razem z ojcem Westonem, właśnie przedstawił, powiedział, że ten człowiek absolutnie nie może być przecież księdzem katolickim, że to byłoby śmieszne, żeby ten młody człowiek był kapłanem, który tutaj przybywa w celach nawracania innych. A właśnie przedstawiono też wersję, że jest po prostu podróżnym, który był w południowych krajach, przybył opowiadać o swojej podróży i dlatego wiele osób się zgromadziło po prostu, żeby słuchać jego opowieści. I faktycznie tym razem udało mu się znowu wymknąć całym, ale zobaczcie, jak wielkie ryzyko podejmował, żeby tylko porozmawiać z kimś, kto mógłby się nawrócić, kto mógłby przyjąć wiarę. Więc to faktycznie wielkie poświęcenie. I tak się stało. Ta kobieta nawróciła się, przyjęła wiarę, ale jednak musiała się z wieloma trudnościami również mierzyć i przeciwnościami. Dlatego faktycznie zauważcie, że taka postawa w zabieganiu o wiarę wymaga wielkiego męstwa z naszej strony. Właśnie większość z was, czy przynajmniej duża część, przyjęła już sakrament bierzmowania. Najmłodsi pewnie za kilka lat otrzymają, czy przynajmniej właśnie powinni w tym najbliższym czasie otrzymywać. To właśnie bierzmowanie ma na celu wzrost życia Jezusa Chrystusa, który otrzymaliście na Chrzcie Świętym. Właśnie udzielona zostaje pełnia łask Ducha Świętego, które mają na celu doprowadzić was ostatecznie do doskonałości i pozwalają wam praktykować cnoty. Właśnie to namaszczenie Krzyżem Świętym na znak Krzyża Pańskiego jest namaszczeniem żołnierza Jezusa Chrystusa, który nie może być bierny, nie może być obojętny, ale ma za zadanie walczyć o wiarę, choćby miał nawet wszystko stracić. Dlatego musi przygotowywać samego siebie i zbroić się duchowo do ciężkiej walki chrześcijańskiego życia. I to właśnie znak krzyża jest znakiem triumfu naszego Pana i naszej wiary nad nieprzyjaciółmi zbawienia. Ten sakrament bierzmowania ma dać siłę i łaski, żeby z dziecka stać się człowiekiem dojrzałym, czyli nie tylko biernym obserwatorem tego wszystkiego, co się wokół was dzieje, ale czynnie walczącego i broniącego Bożego porządku. Właśnie zaczynając od tego, żeby samemu pilnie przestrzegać przykazań, żeby dalej wyjść i mówić o Panu Bogu innym. Jest to, no widzimy, w świecie niezwykle potrzebne, bo w rzeczywistości, gdzie ludzie są wrogo nastawieni wobec wiary, wobec Kościoła katolickiego i gdzie zwalcza się zasady wiary chrześcijańskiej. Dlatego zawsze pamiętajcie, że na waszych czołach odciśnięty jest chwalebny znak Krzyża Świętego, nieusuwalny znak żołnierza Jezusa Chrystusa. Dlatego nie ma nic tak naprawdę bardziej szlachetnego w naszym życiu, niż to, żebyśmy byli wierni naszemu wodzowi, byśmy byli wiernymi żołnierzami, a zarazem nie ma nic bardziej ohydnego i nic bardziej odpychającego niż człowiek, który jest ubrany w mundur naszej wiary, który hańbi go swoim tchórzostwem i swoją obojętnością. Właśnie ta nawrócona kobieta, która rozmawiała z ojcem Westonem, właśnie musiała od swoich krewnych dalej znosić bardzo wiele przykrości. Właśnie szarpali ją, zrywali jej różne dewocjonalia z szyi i medaliki, właśnie obrażali ją, zmuszali między innymi do jedzenia mięsa w dni postne. Czyli widzimy, jak wielkie samozaparcie, jak wielką wytrwałość musiała mieć ta kobieta, żeby nie ulec, żeby nie wyprzeć się wiary, ale żeby dalej pozostać katolikiem.
I faktycznie zobaczcie, że cnoty w praktyce ujawniają się i rozwijają dopiero, kiedy trzeba mierzyć się z przeciwnościami. Dlatego właśnie przeciwnie, spokojne i bezproblemowe życie nie prowadzi do zdobywania cnót. Nie sprawi, że staniecie się ludźmi szlachetnymi. Pewna kobieta również nawróciła się na wiarę katolicką w tamtym czasie, ale była w stanie błogosławionym, spodziewała się dziecka, ale jej rodzina zmuszała ją do tego, żeby dziecko zostało w heretyckim, anglikańskim rycie ochrzczone. Ona oczywiście stanowczo odmawiała, uciekła z domu rodzinnego właśnie, żeby tylko dziecko mogło przyjąć chrzest w wierze Kościoła katolickiego. Ale wkrótce jednak bardzo ciężko zachorowała i w końcu nawet otrzymała wiatek i ostatnie namaszczenie. I po czym w wielkiej radości i pragnieniu zjednoczenia z Panem Bogiem w niebie była pocieszona wieloma wizjami niebiańskimi. I właśnie wśród tego wszystkiego oddała swojego ducha. Właśnie ten przykład też bardzo jasno pokazuje nam, że przeciwności i cierpienia tutaj na ziemi nie są znakiem tego, że nie podobamy się Panu Bogu, ale kiedy trwamy w prawdziwej wierze, to tym bardziej te przeciwności, te przykrości, cierpienia, które na nas spadają, są znakiem tego, że jest to próba naszej wiary w celu udoskonalenia jej i szansa zdobycia drogocennych zasług, żebyśmy otrzymali większą chwałę w życiu wiecznym. Miało miejsce też inne, różne, można by powiedzieć czysto po ludzku, przypadkowe nawrócenia. Pewien człowiek, który można powiedzieć był takim taksówkarzem londyńskim na Tamizie, który miał łódkę, właśnie od młodości zajmował się tym, żeby ludzi z jednej strony miasta na drugie przewozić w miejscu, gdzie była duża odległość do londyńskich mostów. I faktycznie pewnego razu człowiek ten został poproszony, okazało się później, przez złodziei, żeby wynająć jego łódkę. Dopłynęli do jednego okrętu zacumowanego przy porcie i tam ci złodzieje przepakowali, akurat okręt był pusty, towary, które na nim się znajdowały i razem z nimi uciekli. Oczywiście zostali złapani, a razem z nimi został złapany ten człowiek, którego łódkę wynajęli. On oczywiście mówił, że nie miał pojęcia o całej sprawie. Jedyne co zrobił, to zgodził się wynająć łódkę, tak jak to zazwyczaj robi. Ale jednak to nic nie pomogło. Wszyscy zostali skazani na śmierć, żeby tym bardziej odstraszyć od popełniania podobnych poważnych kradzieży. I rzeczywiście, kiedy znajdował się w więzieniu, w tym czasie znajdował się już w nim ojciec Weston, który pewnego razu zagadnął do niego. Właśnie ten człowiek imieniem John rzeczywiście zbierał różne rzeczy, żeby później je sprzedać i zyskać jakieś pieniądze na to, że liczył, że jeżeli będzie miał pieniądze, to jego żona będzie mogła zanieść pismo do prawnika, który złoży je w sądzie i będzie mógł się obronić i uniknąć kary śmierci. Właśnie ksiądz zapytał go, dlaczego, w jakim celu zbiera właśnie tam akurat jakieś kubki. On właśnie wyjaśnił całą sytuację, dlaczego to robi. No i ojciec Weston w pierwszej kolejności powiedział: pomyśl raczej o swoim zbawieniu, o swoim życiu wiecznym. Jutro o tej porze już nie będziesz żył. I rzeczywiście zaczął mu wyjaśniać prawdę wiary katolickiej. Wyjaśniał o tym, że trzeba trzymać się prawdziwej wiary. Wyjaśniał naukę apostołów, ojców Kościoła, że to właśnie tradycji Kościoła trzeba się trzymać, a nie jakichś wymysłów czysto ludzkich. I faktycznie ten człowiek zgodził się na to. W ciągu kolejnych godzin dobrze przygotował się do przystąpienia do spowiedzi. I kiedy przed wejściem na szubienicę właśnie heretycy zaoferowali wszystkim skazanym przystąpienie do anglikańskich sakramentów. Ten bardzo stanowczo odmówił, powiedział,
że nie chcę mieć nic wspólnego z tymi heretyckimi sakramentami, tymi błędami w wierze, i przyznał się publicznie, że jest katolikiem i chce umrzeć jako rzymski katolik. I żałuje, że całe życie wyznawał błędy i przyjmował heretyckie sakramenty, co jest obrazą Pana Boga i raną dla Kościoła. Właśnie ci oburzeni protestanci zaczęli na niego nastawać, namawiać go, żeby jednak przystąpił do tych anglikańskich sakramentów, ale ten cały czas odmawiał i w końcu nawet zaoferowali, że zrobią wszystko, żeby on odzyskał wolność, zachował życie, jeżeli tylko przystąpi z powrotem do wiary anglikańskiej. Ale ten do końca pozostał wierny, nawet strażnicy więzienni, widząc to wszystko, pilnowali, żeby mógł wszystko powiedzieć, co chciał powiedzieć, żeby mu nie przerywać, za co później też zostali ukarani przez swoje władze, że pozwolili na publiczne wyznanie wiary katolickiej. Pewien bogaty człowiek, arystokrata angielski, który był wcześniej w Radzie Królowej Szkockiej Marii Stuart, pod wpływem tych prześladowań, tej walki z wiarą katolicką, faktycznie od niej odstąpił i stał się anglikaninem i przez wiele lat właśnie wyznawał tą błędną wiarę. Ale w końcu zapadł na bardzo poważną chorobę, która okazała się śmiertelna. I będąc już na łożu śmierci, zaczął bardzo gorzko żałować tego, że odstąpił od Kościoła katolickiego. Zaczął opłakiwać swój upadek i właśnie błagał o to, żeby przysłano mu księdza z sakramentami. Ale właśnie niestety brakowało księży i w całym kraju była ich zaledwie garstka, dlatego ksiądz nie zdążył do niego dotrzeć. Dlatego on właśnie widząc, że moment śmierci już się przybliża, a zostaje bez sakramentów, dlatego postanowił zwołać swoją rodzinę, wyrzekł się wobec nich anglikańskiej herezji, wyznał swój żal, wyznał, że jest katolikiem i jako katolik chce umrzeć. I właśnie po jego śmierci jeden z księży odprawiał mszę świętą w jego intencji w Londynie i wtedy ukazał mu się ten zmarły arystokrata właśnie tuż przy ołtarzu, wśród właśnie straszliwych płomieni, które ze wszystkich stron go otaczały. I kapłan ten zapytał najpierw, dlaczego znajduje się on w tak fatalnym położeniu. Właśnie ten odpowiedział, że za to wszystko znajduje się teraz w czyśćcu, ale ma nadzieję zbawienia i cały czas błaga wszystkich o modlitwę. Czyli zobaczcie, jak ciężko więc trzeba człowiekowi odpokutować odstąpienie od prawdziwej wiary. Wiary objawionej przez Pana Boga i przekazanej Kościołowi. Właśnie to odrzucenie, ta obojętność wobec tego, co dał nam Pan Bóg, jest rażącą niesprawiedliwością wobec Niego. Ale właśnie trzeba mieć świadomość, że przyjdzie za to straszliwa kara. Ten człowiek zdążył jednak wzbudzić przed śmiercią żal, co faktycznie uratowało. Dlatego pomyślmy, co by z nim było, gdyby tego nie uczynił. Ale właśnie współcześnie świat właśnie namawia do tego, żeby porzucać wiarę, żeby wzbudzać w sobie obojętność na sprawy religijne, żeby rzeczywiście lekceważyć tą drogę zbawienia. Był również pewien człowiek, który również ze strachu porzucił katolicką wiarę, ale faktycznie zaczął się w pewnym momencie bardzo chwiać w tej anglikańskiej wierze i nawet wyrażał wolę ku temu, żeby przystąpić z powrotem do wiary Kościoła. Jednak żona tego człowieka bardzo bała się, że jeżeli on, jej mąż, nawróci się, to narazi na wielkie niebezpieczeństwo ich samych, ich majątek i rzeczywiście podejrzewała, że on chce to zrobić, chce dokonać zmiany wiary. Właśnie odwiedzał ich w domu ojciec Weston, który oczywiście wobec żony nie ujawnił się, że jest księdzem, ale prowadził z tym człowiekiem wiele rozmów na temat wiary, prawdy wiary, właśnie powołania Kościoła. I ta żona właśnie widząc to, bojąc się, nie odstępowała go na krok, żeby właśnie pilnować go cały czas. I chciała mu za wszelką cenę przeszkodzić w tym, żeby wrócił do Kościoła katolickiego. I właśnie widzimy, tak jak dzisiaj wielu ludzi ma wielkie problemy w rodzinie, kiedy odkrywa tradycyjną katolicką mszę świętą i tradycyjną wiarę i chce do niej wrócić. To właśnie rodzina często stawia wielki opór i chce to na wszelki sposób utrudnić. Ale ten człowiek, udało mu się w końcu wyspowiadać w domu sąsiada. Oczywiście nie mogli zamknąć się w jednym pokoju, bo to by
budziło podejrzenia rzeczywiście, że rozmawiają na jakieś sprawy wiary, ale po prostu przechodząc się w ogrodzie udawali zwykłą rozmowę, kiedy człowiek ten dokonał spowiedzi generalnej. Ale pozostał jeszcze problem, jak można byłoby sprawić, że mógł przystąpić do Komunii Świętej, że przynajmniej tyle, jeżeli nie ma możliwości odprawienia mszy świętej. Ksiądz postanowił zrobić tak, że w najbliższym miasteczku umówią się za tydzień o danej godzinie. Ksiądz w miejscu, gdzie mieszka, wcześniej rano odprawi mszę świętą, po czym z Najświętszym Sakramentem przyjedzie do tej gospodzie, do gospody i w wynajętym pomieszczeniu udzieli Komunii Świętej. I rzeczywiście po tygodniu ojciec Weston razem z mężczyzną w domu, którego mieszkał, udali się do sąsiedniej miejscowości, tam również do umówionej gospody, wynajęli jeden pokój i czekali kilka godzin i nic się nie działo, nikt nie przychodził. Po kilku godzinach ojciec Weston postanowił, że udzieli swojemu towarzyszowi Komunii Świętej i będą musieli wracać do ich domu. Po czym nastąpiło, kiedy jeszcze ten człowiek klęczał w dziękczynieniu, nastąpiło pukanie do drzwi. Ojciec Weston otworzył i zobaczył przed sobą policjantów. Faktycznie przestraszył się, że rzeczywiście ktoś doniósł na nich, że tutaj dokonują się obrządki religijne, że on też jest księdzem katolickim i pomyślał właśnie, co to za diabeł przysłał ich tutaj. Ale zapytał, w jakiej sprawie przychodzą, zachowując zewnętrznie spokój. Policjant powiedział, że szukają pokoju dla portugalskiego księcia, który przybył na dwór królowej Elżbiety, a oni zajęli najlepszy pokój w całej gospodzie. I oczywiście ojciec Weston cały czas udając wielkie opanowanie i wielki spokój odstąpił uprzejmie tego pokoju, opuścili tą gospodę. Po czym przybiegł posłaniec od człowieka, który miał przybyć, żeby móc przyjąć swoją pierwszą komunię świętą po nawróceniu. Właśnie poinformował, że po prostu człowiek ten miał silny krwotok tego dnia i był tak osłabiony, że nie był w stanie odbyć podróży do sąsiedniego miasta. Umówili się ponownie za tydzień w tym samym miejscu, co już udało się szczęśliwie dopełnić i człowiek ten mógł przyjąć swoją komunię świętą. Więc zobaczcie, ile starań, ile kosztów, ile wysiłków, ile planowania, żeby tylko ten człowiek, który się nawrócił, mógł przyjąć komunię świętą. Ile właśnie ryzykowania. Ale zobaczcie, jak niewiele nas samych to kosztuje. Że jak ważne jest to, żebyśmy godnie, z wiarą i z czcią przyjmowali Komunię Świętą. Właśnie mając głęboką świadomość, że jest to wyraz naszego przynależenia do świętego Kościoła katolickiego. Dlatego właśnie w tym rycie należy ją przyjmować. Ale przyjmujemy samego naszego Pana, co jest właśnie Jego nakazem i koniecznym środkiem, żeby móc osiągnąć życie wieczne. Kiedy właśnie ojciec Weston razem z swoim towarzyszem wracali z tej gospody, miało miejsce też bardzo niebezpieczne wydarzenie. To znaczy, faktycznie kiedy przybywał ojciec Weston do różnych miast, do różnych katolickich domów, często bywało tak, że nie mieli wszystkich rzeczy potrzebnych do odprawienia mszy świętej. Zdarzało się tak, że nie było na przykład hostii, komunikantów, no i nie można było odprawić mszy świętej w takiej sytuacji. Dlatego ojciec Weston zaczął wozić je razem z sobą, po prostu w chustę zapakowaną, trzymał je w kieszeni. I tak właśnie, kiedy wracali z tej gospody, pod wpływem energicznych, regularnych ruchów na koniu, chusteczka zaczęła się rozwijać i hostie zaczęły pojedynczo wypadać za nimi. Także na przestrzeni prawie kilometra były rozrzucone hostie, właśnie wskazując drogę, w którą się udają. Dopiero kiedy wiatr mocniej zawiał, rozwiał hostie na pole, zauważyli, że faktycznie one wypadają z ich kieszeni. Dlatego natychmiast zawrócili, zaczęli wszystkie je starannie zbierać. Powiedzieli, że jeżeli zostawią je w tym miejscu, to natychmiast spadną bardzo surowe prześladowania na wszystkich katolików, którzy mieszkają w tej okolicy. Będą aresztowania, będą konfiskaty majątków i faktycznie nie będzie można już tam więcej się pojawić. Więc jeden z nich zbierał na polu, drugi wzdłuż całej ścieżki i faktycznie było o tyle to niebezpieczne, że hostie rozsypywały się również w miasteczku.
przy domach ludzkich. Ale na szczęście był to czas akurat, kiedy trwały żniwa, więc większość ludzi była po prostu wtedy na polach, więc można było spokojnie te wszystkie hostie niezauważenie pozbierać. Więc jak wielkie niebezpieczeństwo, jak nawet drobnych rzeczy trzeba było pilnować, żeby nie zostać aresztowanym. Była też historia pewnego sługi hrabiego Leicestera, który nawrócił się. Był on młodym, bardzo inteligentnym człowiekiem, dlatego hrabia bardzo go cenił, też ustanowił go zarządcą swoich posiadłości. Ale człowiek ten, kiedy nawrócił się na wiarę katolicką, zobaczył, że dworskie życie grzeszne, które prowadził hrabia Leicester, było zagrożeniem dla jego wiary i dla jego zbawienia. Więc żeby uratować się, zachować wiarę, zachować życie wieczne, stan łaski uświęcającej, musi porzucić te służby. I faktycznie wiedział, że spotka się to z wielką złością hrabiego i tak się stało. On wściekły, postanowił zemstę, właśnie poczuł się zupełnie zdradzony i znieważony, że jego styl życia uznano za grzeszny po prostu, więc również miał okazję do tego, żeby zastanowić się nad swoim życiem i nad koniecznością poprawy. I dlatego postanowił, żeby zniszczyć całą posiadłość tego człowieka, a jego wraz z rodziną zamknąć w więzieniu. I tak faktycznie się stało. I tylko zobaczcie, ile w porównaniu z tymi katolikami my jesteśmy gotowi wycierpieć dla naszego Pana, żeby zachować prawdziwą wiarę, żeby nie popełnić grzechów śmiertelnych, on właśnie stracił całe swoje doczesne życie, cały majątek i trafił do więzienia. Tylko dlatego, że nie chciał przebywać w grzesznym środowisku. Na szczęście okazało się, że w krótkim czasie hrabia został otruty, zmarł i dlatego cała rodzina tego jego sługi mogła odzyskać wolność. Ale z tego powodu, że dalej jego życie było w wielkim niebezpieczeństwie, szybko opuścił kraj i resztę życia spędził na emigracji w Irlandii. Czyli zobaczcie, że nie powinniśmy czekać na czas, kiedy spadnie na nas wiele przeciwności, czy będą już jakieś otwarte prześladowania przeciwko wierze, bo może wtedy byłoby w nas więcej gorliwości, gdybyśmy rzeczywiście musieli mierzyć się na co dzień z prześladowaniami, z niechęcią i wrogością innych ludzi. Bo właśnie kiedy to wszystko, sakramenty, nauki, nie przychodzą nam z jakimś trudem, że to wszystko jest dla nas jako coś zupełnie, coś oczywistego, co przychodzi tak łatwo, no to w innej sytuacji, gdybyśmy musieli mierzyć się z wrogością innych, to rzeczywiście z całą pewnością większa gorliwość by w nas powstała, gdybyśmy musieli wiele z naszej strony zapłacić i poświęcić, żeby móc wyznawać katolicką wiarę. Dlatego starajcie się docenić to, że macie codziennie dostęp do katolickiej mszy świętej, że chodzicie do szkoły, gdzie otrzymujecie prawdziwie katolicką formację, że właśnie wszystko z taką łatwością, bez żadnego trudu otrzymujecie. I niestety jest niebezpieczeństwo, że łatwo nam się przyzwyczaić i stać się po prostu obojętnym na to wszystko. A zachowanie i obronienie prawdziwej wiary jest czymś koniecznym, właśnie prawdziwej, a nie jakiejkolwiek. To jest właśnie prawdziwa wierność. I to jest nasze trwanie przy Matce Bożej Bolesnej podczas drogi krzyżowej naszego Zbawiciela. Bo faktycznie trudności i przeciwności hartują naszą wolę i determinację w trwaniu przy prawdzie. Dlatego po ludzku szczęśliwszy jest ten, kto ma mniej problemów. A właśnie po Bożemu, kto więcej cnót wypracuje w walce z przeciwnościami. I oczywiście w końcu ojciec Weston został podstępnie aresztowany. Wtedy w całym Londynie biły dzwony. Właśnie świętowano aresztowanie dużej grupy, jak to nazywali, spiskopców, bo właśnie tak traktowano ludzi za sam fakt bycia katolikami, jako spiskowców, jako wrogów państwa i wrogów królowej. I w całym mieście ustawiono stosy drewna, żeby palić ogień i podnoszono okrzyki przeciwko katolikom, przeciwko papieżowi, przeciwko katolickim władcom i wszystko to z miejsca swojego aresztowania nad Tamizą widział ojciec Weston, który też widział, jak przez kilka tygodni łodzie kursowały między sądem, a między więzieniem w Tower, właśnie przewożąc katolików na procesy, na przesłuchania, gdzie zapadało wtedy bardzo wiele wyroków śmierci. Właśnie za sam fakt bycia katolikami. Była też bardzo znana wtedy kobieta wraz ze swoimi synami, z tą swoją rodziną, nazwisku Bellamy, która przez lata ukrywała księży
i w ich domu odprawiano msze święte. A kiedy miało miejsce później rzeczywisty, słynny spisek katolika Antoniego Babingtona, który chciał obalić królową Elżbietę, a ustanowić królową katoliczkę Marię Stuart, też zamknięto w więzieniu, właśnie okazywali mu i jego ludziom, właśnie ta rodzina Bellamy, wielką pomoc, za co zostali również aresztowani i skierowani do różnych więzień. Czyli z dwóch synów pani Bellamy, jeden Bartłomiej został tak okrutnie pobity i wycierpiał okrutne tortury z rąk oprawców w londyńskim Tower, że w krótkim czasie skonał. A heretycy jeszcze po jego śmierci chcieli i tak go zhańbić, dlatego ogłoszono, że popełnił samobójstwo. Drugi brat, Hieronim, został skazany i stracony jako współpracownik Babingtona. Ich matka, również zamknięta w Tower, umarła po kilku miesiącach, właśnie wycieńczona niewygodami, cierpieniami i różnymi chorobami, które dotknęły ją w więzieniu. Właśnie jak tragiczny był koniec życia tych gorliwych katolików, właśnie wiernych i odważnych dzieci Kościoła katolickiego. Właśnie patrząc na to czysto po ziemsku, czysto po ludzku, no była to wielka tragedia, ale był to chwalebny koniec ich życia w oczach Pana Boga. Właśnie w niczym nie ustąpili starożytnym męczennikom. I oby właśnie każdy z was przez wierność Panu Bogu okazał się godnym wytrwania jako bierzmowany żołnierz w duchowej armii Chrystusa Pana wobec nawet najcięższych przeciwności. Bo kto wytrwale zachowa wiarę do końca, ten osiągnie życie wieczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria mania.